Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny materiał z Lost Epo, gry hack and slash, którą pokazywałem w listopadzie i co do której byłem całkiem miło zaskoczony. Tak jak mówiłem w trakcie live'ów z niej, jeżeli dostatecznie mocno mnie wciągnie, to pojawią się opisy jakichś buildów, aka wizji postaci, jakimi można w tej grze klepać potwory w kaski. Skoro widzicie ten film, oznacza to, że opisuję właśnie pierwszą z moich lepiej udanych postaci, a gra po prostu wkręciła. Mimo tego, że Lost Epo to jeszcze wczesny dostęp gry hack and slash, który posiada swoje wylewy, przedmiotów na przykład nie ma za bardzo dużo, system craftingu jest mocno ograniczony, gra tnie strasznie w niektórych miejscach i to na pewno będzie widoczne na materiale, ale jak ja to nazwałem w swoich wrażeniach, ta gra to takie brzydkie kaczątko, czyli wiele gier tego gatunku zaczynało podobnie i było nazywane słabymi, a wyrosły z nich najlepsze gry HNS. Przykład oczywiście Poe i Grimdon, które we wczesnych alfach były bardzo słabe, a jednak, może Lost Epo pójdzie w ich ślady. Ja postanowiłem opisać jedną z moich, myślę, dwóch postaci, jakie sobie zrobiłem, jakimi grami się po prostu wyśmienicie. I w sumie kompletnym przypadkiem wziąłem sobie postać Mili. Nie przepadam za wojownikami, klepanie w twarzy i zrobiłem tę postać tak, że prawie nie da się jej zabić. W opisie znajdziecie spis treści. Nazwałem ten build imieniem starszego brata, Asterixa i Obelixa, czyli jego imię to Wpierdolniks. W innych legendach nazywano go też dropperem klatek, bo klatki potrafiły latać ze 140 do 4, albo też one button buildem, w którym jedną ręką trzymamy na przykład klawisz E, a drugim, czy drugą ręką pijemy kawę. Czy to znaczy, że ten build jest mega nudny, w którym nic nie robimy? Otóż nie, bo trzeba złapać ten moment, gdzie to my możemy dostać łupnia, bo na przykład wyczerpanie many to najczęściej na wysokich arenach, czy na wysokich monolitach, bo tak się w tej grze to nazywa, będzie instant zgonem. Chyba, że za pomocą pewnego przedmiotu osiągniemy maksimum tej wizji postaci, czyli większą regenerację many niż koszt użycia najbardziej przeżywalnej umiejętności, co pozwala walić bez opamiętania. Oczywiście pamiętajcie, że to wersja wczesnego dostępu, na razie jest to wizja postaci niż endgame'owy build pozwalający robić wszystko po premierze gry Lost Epo. Po ile ten tytuł dostaniemy? Oficjalnie 125 zł na Steamie, co nie jest ceną aż tak niską, ale co ważne, po pełnej premierze na początku 2020 roku gra ma być tańsza. Na G2 mamy oferty na gifty steamowe, ale niestety droższe niż aktualna oficjalna cena gry. Chyba wystawiający nie zauważyli, że cena tej produkcji chyba się troszeczkę na plus, to znaczy na minus, czyli mniej, zmieniła. Podstawą naszego buildu tutaj będzie Sentinel, czyli standardowy wojownik, którego na początku możemy rozwijać w sumie jak chcemy, biorąc jakiekolwiek przedmioty zwiększające siłę, zdrowie oraz obrażenia fizyczne, bo to będzie podstawa tego builda. Pierwszy skill, jaki odblokowujemy do builda, to Warpath, który wsadzamy jako drugi do specjalizacji, podkreślam, drugi. Możemy go używać od razu, ale specjalizujemy go jako drugi. Ten pierwszy skill, o którym powiem za chwilę, jest tutaj dużo bardziej przydatny na początek gry, dlatego że Warpath bardzo mocno wciąga nam manę, a Sentinel niestety jej nie posiada za dużo. I Warpath to swego rodzaju bitewny szał z Diablo 2, albo Cyclone z Path of Exile, coś standardowego w grach hack and slash. Bierzemy broń do łapy i po prostu wirujemy. Dzięki bazowaniu builda na obrażeniach fizycznych i ściąganiu przeciwników ten wir non-stop, albo leczymy się obrażeniami, jakie będziemy zadawać, wykradając zdrowie, albo na skutecznym bloku. Im więcej wokół nas będzie przeciwników dla tego builda, tym lepiej. Tak rozwinięte drzewko, jak widzicie, powoduje wciąganie przeciwników wir, podnosi nam pancerz odporności w trakcie wirowania oraz przyzwoicie odnawia nam manę. Tak, odnawiamy manę wirując. Jak mocno wybudujecie ten build, to odnawiacie nawet więcej many niż zużywacie. Dlaczego? O tym za chwilę. Perk Warbringer sprawi, że nie mamy tutaj opcji kontroli wiru, ale za to wciągamy mocniej i zadajemy jeszcze większe obrażenia. Na początku budowania waszej postaci ten skill będzie zjadać masę many, ale spokojnie, wystarczy ładować masę w pancerz i zdobyć pewną zbrojkę. Pierwszą umiejętność, jaką wsadzamy do specjalizacji, jest Reeve. Nasz drugi skill, jaki dostaniemy levelując, czyli sekwencja ciosów z trzecim ciosem najsilniejszym i dodatkowo obszarowym. Ten skill rozwijamy tak jak na pokazanym drzewku, biorąc 30% najsilniejszego ciosu jako wykradanie zdrowia. Zwiększamy też obszar i obrażenia trzeciego ciosu, żeby jeść jeszcze więcej, a także przyspieszamy wydanymi perkami szybkość ciosów 1 i 2, żeby ten trzeci był też jak najszybszy. Kiedy
ten trzeci właśnie wykrada nam najwięcej zdrowia. Rezygnujemy też z krwawienia, a dajemy obrażenia trzeciemu ciosowi. Ten skill używamy głównie na bossów lub niewielkie grupy mobów, z racji, że wirowanie ma mniejsze obrażenia na konkretny obszar, a większe dookoła nas. Rift tutaj działa jako skill, którym będziemy atakować po prostu mniejsze grupy mobów i bossów. I tutaj uwaga, Rift może być rzucony ponownie przez inne perki z drzewka ogólnego klasy. To sprawia, że Rift praktycznie walimy jak porąbani. Ale uwaga, używanie tego skilla będzie nas kosztować zdrowie. Jednocześnie wykradamy nim zdrowie, ale jednocześnie za jego użycie płacimy życiem. Więc tutaj trzeba uważać, żeby przypadkiem nie przesadzić, kiedy nagle dostaniemy cios za 95% hapsa, od razu przerzucamy się na Warpath. Trzeci skill, jaki dobieramy do specjalizacji, to Shield Rush. Odblokowujemy go na 10 poziomie. I to jest... Można powiedzieć, że maszynka do transportu po mapie. Prawdopodobnie chyba najszybszy skill do poruszania się w tej grze. Tak, dla Melasa. Na początku może zjadać bardzo dużo many, ale jak wyżej, sporo dajemy w pancerz. We wszystkich możliwych przedmiotach, również w rozwoju postaci, w innych miejscach, plus odpowiednia zbroja. Ten skill rozwinięty jak na ekranie bazuje na sile, obrażeniach fizycznych i działa jak uderzenie wręcz. Co to powoduje? To powoduje to, że jak przywalimy nim w grupę mobów, wiele z nich oberwie mocno. Co za tym idzie? My dostaniemy zdrowie. A do tego idealnie służy do ucieczki albo do władowania się właśnie w moby, plus do podróży na długie dystanse po mapie. Po prostu trzymamy klawisz, lecimy tarczą, jesteśmy w stanie przelecieć praktycznie całą mapę. Kolejny skill, jaki dobieramy, to Devouring Orb. Ten skill zdaje się być głównie dla postaci bazowanej na obrażeniach typu Void. Ale... nie tylko. To skill, który pięknie będzie nam trybić z Melaskiem na obrażenia fizyczne. Rzucamy kulę, która wiruje wokół nas i musimy ją czasami rzucić ponownie, kiedy się wyczerpie, ale w tej wizji postaci, tutaj latająca kula, zwiększa nam mocno obrażenia i wytrzymałości. Ona po prostu zwiększa obrażenia naszej postaci. Mimo, że sama zadaje Void Damage, mega mocno boostuje nam po prostu obrażenia i odporności, kiedy istnieje. Po pierwsze, sprawiamy, że kula Void nie rzuca się w miejscu, gdzie chcemy, a lata wokół nas. Skoro i tak wszystko otrzymamy blisko, to niech sobie lata wokół nas. Następnie o 60% zwiększamy obrażenia ogólne, mając kulę, zwiększamy jej czas trwania, poprawiamy odporności na żywioły i na Void, mając tę kulę, zwiększamy szansę na stuna przeciwnikom poprzez szczeliny, jakie powstają po zabiciu przeciwników i poruszamy się szybciej, posiadając tę kulę. Tutaj uwaga, combo. Nasze kule mogą być rzucone ponownie przez inne skille z drzewka perków, czyli tak naprawdę potrafimy rzucić jedną kulę, a nagle mamy dwie. Rzucamy trzecią kulę, nagle mamy cztery. Czwarty skill, jaki dobieramy, to Emperor Stance. Tutaj niestety w momencie robienia filmu jeszcze nie ma jego drzewka rozwoju. Każdy skill w tej grze posiada osobne drzewko, no niestety właśnie nie wszystkie skille, więc no niestety, cóż, no może kiedyś. Ale dobieramy go tak czy siak jako skill używalny. Co robi ten Stance? Ten skill to postawa, takich włączonych możemy mieć tylko jeden, ale ten skill podnosi nam obrażenia fizyczne aż o 70%. Podobnie obrażenia Void, których troszeczkę gdzieś tam też mamy. Ten skill sprawia, że za użycie umiejętności płacimy 7% naszego zdrowia oraz płacimy 37% więcej many, plus wpuszczamy mocniej od mana drain, czyli jakiekolwiek wykradanie many jest dla nas bardzo niebezpieczne, ale 70% obrażeń więcej, czyli... również więcej wykradania zdrowia. Kiedy ten skill otrzyma swoje drzewko, na pewno warto będzie je przejrzeć, a jeżeli się pojawi, wtedy dodam podpięty komentarz ze screenem, jak ja rozwinąłem to drzewko dla tego Stance'a, o ile przypadkiem nie utracę save'a do tej gry. Jak wygląda mechanika walki tą postacią? Jest bardzo prosta. Rzucamy orba, ładujemy się w przeciwników shieldem i kręcimy, póki wszyscy nie padną. Jeżeli mamy problem, ponownie shieldem uciekamy. Mamy tak duży regen zdrowia, że powinno się one odnowić w 3-4 sekundy maksymalnie. W dodatku, jeżeli tym shieldem trafimy w inną, mniejszą grupę mobów, wówczas z nich też wykradamy zdrowie.
czyli się leczymy. Jeżeli przeciwników jest mało, boss albo mamy problem z maną, walczymy za pomocą Reeve pod prawym klawiszem myszy. Ja na materiale mam zaledwie chyba 83 poziom na 100 możliwych, czyli jeszcze mogłem tę postać troszeczkę podkręcić, no ale wymaga to od groma grindowania expa. Podobnie jak nie mam wszystkich, wydaje mi się, najlepszych możliwych itemów dla tej postaci, oczywiście można by je podkręcić na wyższe tiery. Mam na myśli to, że tiery statystyk, bo w tej grze mamy na przykład statystyki, kiedy craftujemy na tier 3, 4 i tak dalej. No i wydaje mi się, że można by to jeszcze mocniej podkręcić. Ta gra w momencie robienia filmu to tylko singiel, multi ma dopiero być za miesiąc albo dwa, więc zdobywanie legendarek itemów setowych nie jest takie proste, tym bardziej, że na pewno z czasem, kiedy ta gra się rozwinie, przedmiotów różnych będzie dużo więcej. Okej, dalej, jak wygląda rozwój bazowej klasy Sentinela? W niej rozwijamy 20 punktów. Jeżeli chcemy, możemy opcjonalnie wymaksować Iron Mastery, który podnosi obrażenia i pancerz po zabiciu przeciwnika, ale to jest skill, który ma szansę na aktywację, czyli mamy jakiś tam procent szansy, że on się rzuci, kiedy zaatakujemy, czy tam zabijemy przeciwnika. To przydaje się na arenie, gdzie niemal non-stop mamy moby. Gorzej wymaksowanie Iron Mastery radzi sobie, jak nie ma po prostu mobów i mamy jednego bossa. Tutaj mega mocno nam zależy na środku drzewka. Blok oraz blokowanie nas leczy. Tak samo blok z sukcesem daje nam większe obrażenia. Naszą główną podklasą jest tutaj Void Knight. Tutaj środek drzewka zapewni nam absorbowanie życia z zabitych przeciwników, wykradanie zdrowia obrażeniami fizycznymi i Void dużo więcej zdrowia, większe obrażenia tłukąc moby, więcej obrażeń fizycznych oraz pancerza, jeżeli utłukliśmy jakiegoś przeciwnika. A najpiękniejsze są perki z lewej u góry. Dają szansę na powtórzenie skilla do walki wręcz lub czaru Void, ale nie mogą być to czary lub skille służące do poruszania się. Czyli co? Czyli nasz Reeve oraz Orb ma dużo większą szansę rzucić się ponownie. Co to znaczy? Dodatkowy damage. A co to znaczy? Więcej hapsa z wykranania. Z klasy Forge Guard możemy dobrać na wyższych poziomach, czyli kiedy mamy tam już powiedzmy 60-70, parę punktów dodających pancerz, jeżeli zostaliśmy trafieni w ciągu ostatnich 4 sekund oraz większą szansę na blok o 5%. I tutaj podkreślam, im więcej mamy pancerza, tym szybciej będziemy regenerować manę, więc jeżeli wasz build dalej nie wyrabia z maną, bardzo szybko się kończy, to im więcej mamy pancerza, tym lepiej. Podobnie w podklasie Paladyna możemy wziąć szansę na blok. Łącznie możemy dojść nawet do 60-62% szansy na blokowanie, więc całkiem sporo, a przypominam, że każdy blok to leczenie i dodatkowe obrażenia. Jeżeli chodzi o ekwipunek, w sumie zacznijmy od legendarek czy tam unikatów. Najważniejsze tutaj są rękawice i zbroja i przypominam raz jeszcze, build bazuje na wersji z listopada 2019 roku. Z czasem liczba itemów czy ich statystyk może się znacząco zwiększyć i mogą być one bardziej trafne do tego builda niż to, co ja pokazuję. Urzil's Pride da nam sporo pancerza, podniesie manę, której mamy na wojowniku wiecznie mało, ale przede wszystkim, i jeszcze raz przede wszystkim, zwiększy regenerację many za każde 100 pancerza o 2%. A mi udało się tutaj okręcić niemal 3000 pancerza w trakcie walki, czyli 60% szybszą regenerację. Czasami bywało tak, że miałem więcej regeneracji many, niż kosztowało mnie użycie umiejętności. Dawało to nawet 20, 25, czasami 30 sekund ciągłego kręcenia skillem Warpath. Rękawice Fighting Chance aż o 45% zwiększają obrażenia w walce wręcz. Dadzą też 15 zdrowia za każde zabicie, niby w tej grze to mało, ale tak naprawdę, wierzcie mi, jest to całkiem sporo, kiedy zabijamy na przykład kilkadziesiąt mobów naraz. Ale zwiększamy za to ile obrażeń my wpuszczamy. Reszta itemów opcjonalna. Ja jeszcze dałem unikalny Eye of Rin, działający na bazie obrażeń fizycznych i ognia oraz pas setowy Isadora Stomp, regeneracja zdrowia i sporo pancerza. W innych itemach staramy się zrobić przede wszystkim zdrowie, wykradanie zdrowia, wszystko pod obrażenia fizyczne, szybkość zadawania ciosów wręcz, tego typu rzeczy, podniesienie pancerza. W tarczy staramy się wymaksować ile wlezie szansę na blok. Staramy się kupić na przykład u handlarzy, czy wydrobić maksymalną szansę na blok w tarczach i dopiero tę tarczę staramy się ulepszać craftingiem. Im więcej blokujemy, tym więcej się leczymy. Każdy blok będący sukcesem odnawia nam nieco zdrowia, więc nawet jeżeli walczymy z bossem i jego przydupasy,
warto sobie zostawić i je po prostu dawkować, czyli zostawiamy, by nam po prostu wszedł jakiś blok raz na jakiś czas, a czasami je ubijamy, by zwiększyć sobie statystyki obrażenia. Ktoś może zapytać, skoro robimy tarczownika, który bazuje na szansie na blok, dlaczego nie bierzemy Ring of Shields jako jednego z aktywowanych skilli? Bo my kochamy przeciwników wokół nas, system tarcz niewiele nam tutaj daje. Tarcze dają nam nawet 25% większą szansę na blok, to prawda, ale co z tego, zmniejszają nam obrażenia, jeżeli zamiast innego skilla weźmiemy właśnie Ring of Shields jako skill aktywowany. To da nam minimalnie większą przeżywajkę, ale kompletnie bezsensowną, kiedy tracimy obrażenia. A co za tym idzie, wykradanie zdrowia. Inne skille naszej podklasy bazują na Void Damage. My w tej kreacji bazujemy na zwykłych obrażeniach fizycznych, więc ten dobór umiejętności wydaje mi się tutaj najlepszy. Finalnie, jak widzicie, postać działa wybitnie dobrze, jedyne co można by w mojej ocenie w niej poprawić, to odporności, bo standardowo bazowe są one dość niskie, sięgają maksymalnie 15%, ale dochodzą do 28% standardowo, kiedy wirujemy, to znaczy kiedy walczymy, i do nawet 50%, kiedy właśnie wirujemy. Nie jest aż tak źle, mi się wydaje. Zabawa jest mega miodna, zarówno na monolicie, jak i na arenie. Wciągamy moby do siebie i klepiemy jak najwięcej z nich, z uwagą na takie, na które nasze odporności jednak nie są najlepsze. Tutaj przykład moich statystyk to problem z Poisonem. Jeżeli moby miały bardzo duże obrażenia na monolicie, na Poison, to dostawałem bardzo mocno. Nazwałbym ten buildik trochę wczesnodostępowym, bo nie wiemy, jak gra się rozwinie przez najbliższy rok. No, mogą być w końcu na przykład jakieś nowe przedmioty, nowe skille, nowe rzeczy, nowe drzewka. Przede wszystkim dużo przedmiotów ma się pojawić, więc na pewno modyfikacja tego buildu będzie dość wskazana. Dlatego mój wpierdolnik to build na aktualny kontent gry, jaki był dostępny w momencie robienia materiału, a dla was to może być dobra wizja na to, by albo zrobić sobie tę postać już teraz, jeżeli macie grę, albo mieć, powiedzmy, wizję, schemat do modyfikacji w przyszłości, kiedy gra będzie się po prostu rozwijać. Na koniec klasyczne podziękowania dla płatnych wspierających, do których na ostatnim live'ie dołączył Squerku oraz Hubert. Poza nimi dzięki Tomek, Szumikajowy, Furios, Łukasz, Stringer, Agoj, Parreix, Kazmomi, Markus, Shiver, Mario, Bonkol, Gorinus, Cizer, Van Kays, Kotupan, Kuli, Gamersden, Hubert, Paweł, Hansior, Kasięcia, Predio, Izak, Maximus, Olini, Arkadiusz, Łukasz, Cyborg, Ten Gruby, Latinokila, Adam, Łysy, Mikus oraz Bolo. Tradycyjnie po prawej stronie macie poprzedni film albo najnowszy film na kanale, w zależności od tego, który jest najnowszy, a po lewej stronie opcje zostania tutaj nieco dłużej na tym indyczym kanalisku, typową subskrypcją. Tyle.